Od przynajmniej pół roku, jeśli nie dłużej, dostaję od was w komentarzach, na Facebooku, na prywatnych wiadomościach, na grupce, wszędzie dostaję zapytania. Mam tutaj, a kiedy wejdziesz do InfoSpeed San Andreas? Co to w ogóle jest? Jest to serwer w Multidraft Auto San Andreas, który bazuje na InfoSpeedach, ogólnie ma auta z GTA San Andreas, no ale to jest taki typowo klimatycznie InfoSpeedowy serwer, czyli to jest po prostu serwer, jakby gramy sobie w taką InfoSpeeda, tylko że w GTA, tak? Czyli gramy sobie po prostu InfoSpeed San Andreas, słuchajcie. No i zaczyna się wybór postaci, to jest to pierwsze, co sobie dzisiaj będę robił. No i wybrałem sobie taką właśnie postać, bo to jestem ja, normalnie ta postać to jestem ja. A wiecie dlaczego? Ja wam zaraz udowodnię, dlaczego ta postać po prostu to jest odzwierciedlenie mnie. Dlaczego? Zaraz wam pokażę. Dlaczego miałbym kłamać? No przecież mówiłem, że to ja jestem, tylko ja jestem w przebraniu, jakby jak ja nagrywam, to jestem nie ja, a wtedy ja nagrywam tego San Andreas i to już jestem ja. Także witam, to jestem ja. 35 stopni w cieniu, ja w bluzie i w czapce. Okej, więc tworzymy sobie postać i możemy sobie wybrać starting zone, słuchajcie. I czy to tak... Nie wiem, wydaje mi się, że to troszkę wygląda jak ta część. Wyglądała mi trochę jak Need for Speed Most Wanted, ale ogólnie jest to mapa GTA San Andreas. Tak mi się przynajmniej zdaje. I możemy sobie zacząć tu, tu bądź tu. Czyli mam jakby dowolny wybór. Tu jest dużo krętych uliczek, więc czemu by tu nie zacząć? I to się ogólnie ładuje teraz. Jest bardzo, bardzo klimatyczne to ładowanie. Wyłączyłem sobie muzykę po to, żeby nie mieć tam oprawy autorskie problemów. Przytrzymaj środkowy przycisk myszy w celu obracania kamery. Możesz poruszać się po tym menu używając klawiszy strzałek Enter oraz Backspace zamiast myszki. Okej. Ale rozumiem, że... Aha, tym sobie obracam wokół samochodu. No i jako profilny gangster teraz sobie muszę wybrać samochód. Mamy, rozumiem, ich kilka i tutaj... I tu sobie będziemy wybierać. Myślę, że nie będę miał tutaj dużego wyboru, aczkolwiek coś się wybierze, ale no muszę magicznie powrócić do swojego słabego przebrania, bo jest zbyt ciepło i po prostu, rozumiecie, muszę się przebrać w takiego letniego chłopaka, więc dobra, kontynuujemy. Jesteśmy na serwerze. Pierwsze auto to Brawura, tak? Brawura z napędem na przód, no tak średnio. Dalej mamy z napędem na tył Intrudera. Ogólnie to są auta San Andreas, tak? Którymi chyba zbyt często się nie jeździło, przynajmniej ja nie jeździłem zbyt często tego typu autami, a nawet ich nie pamiętam. Dalej mamy Manane. Manane znowu z napędem na tył. Tak, z napędem na tył. Tu jeszcze... Aha, bo tu jest Manana. Tu mi się przeteleportowało do Primo. Primo również ma napęd na tył. Dalej napęd na tył również ma Washington. I Washington to jest taki wielki klot, z tego co wiem. Więc dobrze, co sobie wybierzemy, słuchajcie. To jest... Ogólnie to wygląda mi na taki fajny sportowy samochodzik. W sensie jest takie malutkie, sportowe. Co do statystyk, to ma dobre przyspieszenie, widzę, przynajmniej w stosunku do innych samochodów, które niewiele się zmienia zresztą. Prowadzenie ma całkiem ok. Taki mały, fajny samochodzik, co nie? I dalej w sumie nie wiem, czy to nie jest najlepszy samochód do wyboru na początek. Czy on przypomina mi jakiś samochód? No, ciężko powiedzieć, czy to coś przypomina. No, może AE86 w Lewinie, ale to już tak naprawdę trzeba byłoby się strasznie domyślać. Może ma jakieś odzwierciedlenie rzeczywistości, tylko że no, nie widzę go w tym momencie. Może wy mi powiecie w komentarzach. Także wydaje mi się, że dobrym wyborem będzie po prostu Manana. Podejrzewam, że często zresztą brana przez ludzi, więc okej. Mogę sobie również wybrać kolor. Ogólnie gram pierwszy raz. Pierwszy raz w ogóle wchodzę na serwer. Jestem pierwszy, nic jeszcze tu nie robiłem. Także jeśli coś będzie nie tak, to no musicie mnie pouczyć, czy tam nauczyć, wiecie o co chodzi. Kolorek jaki sobie wybierzemy, no znaczy tak biały mu pasuje, no nie? A może by jakiś taki szary, albo czerwony, najszybszy. Weźmiemy sobie najszybszy kolor, czyli oczywiście czerwony. I rozumiem, że tu jest tylko kolor matowy, tak? No i zmieniło mi samochód, no. A to Primo, dobra, więc bierzemy tak, kolorek sobie wybierzemy czerwoniutki. I okej. Chcesz kupić? No oczywiście, że chcę kupić. Zarąbiste są te ekrany ładowania. Bardzo mi się podobają, są bardzo dopracowane. Tak, jestem nowy. Zerknę na zakładki pomoc, ustawienia, informacje, nasze są... No bardzo dobra, okej, także... A w sumie i tak mi jeszcze 5 sekund. Swobodna jazda. No dobra, spróbujemy. Najwyżej jakby co to... Wiadomo, będą następne odcinki. I ogólnie dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym dalej to nagrywał, czy coś, bo wiem, że już ktoś to nagrywał. Nie wszystkim się to podobało. Wyjdziemy na serwer, zapytamy się tam, czy tam przywitamy się. Także zamykamy system czatu. T na głównym, G na globalnym, U na językowym. Aha, dobra, czyli w wyścigu to na przykład będzie T, rozumiem. Tak było też w, nie w MTA, tylko w Sampie tak było. PM, czyli prywatna wiadomość, RE to ostatnia.
Aha, no re, no tak, no ostatnia jaka była, dobra, okej. Więc jak zapierdzielał czat, no tak. Mamy wyścig, swobodną jazdę, ekipę, czyli to jest alfa, czyli jest dopiero to wprowadzone, widzę. Garaż, no to co w garażu? Mamy swój samochód pewnie, możemy coś nim zrobić? Nie, mamy przebieg, patrzcie, mamy przebieg, tego się nie spodziewałem. Aha, nie, nie, tak się z tego nie wychodzi. Fotkę mogę jakąś aktualizować, to rozumiem, że to jest... Aha, fajnie, mam jakiś bonusik, spoko. Także anuluj, a i wracamy sobie elegancko. Statystyki, ranking, czasopisma. Czyli to jest chyba to, co było w Undergroundzie, co nie? Czyli, że takie okładki, chyba okładki z samochodami, nie wiem, no dopiero się z tym zapoznam. Pościgi policyjne, postęp i nagrody, ustawienia i pomoc. Co mamy w ustawieniach ciekawego? Także zamykamy i idziemy do swobodnej jazdy. Zobaczymy, jak się jeździ. Jeszcze nie jeździłem, jaki fajny w ogóle ten Elegy. Jest muzyka? Nie ma muzyki, na szczęście. Naciśnij M, aby otworzyć mapę z legendą w celu lepszej orientacji. Aha, odwiedź każdy typ sklepu. Dobra. Zamykamy. F1, F4, F5, M, mapa, F6, wróć do ostatniej kryjówki i resetuj auto. Okej. Zobaczymy, czy ktoś nas rozpozna. W sensie, dużo osób pisało, żebym wszedł, to może jednak ktoś będzie chciał tutaj się z nami pokomunikować. Więc FPS-y są? No chyba jakieś tam są FPS-y, nie wiem tylko czy dobre. Możemy sobie ruszać cały czas kamerką, ale strasznie się tu jak śmiesznie rozmywa. Więc jeszcze chciałbym sobie wejść do ustawień, bo widzę, że tak... Znaczy nie wiem, może coś sobie źle ustawiłem. Staniemy sobie z boku i napiszemy sobie coś. Siema mordeczko, co tam u ciebie, ebebe. Dobra, napiszemy sobie coś na czacie, to chyba było U. Language Channel. Siema. O, proszę bardzo, zobaczymy, czy ktoś mi odpisze. Bo to jest language, więc tutaj Luga napisał na polskim kanale. Ogólnie one się chyba, widzę tutaj te czaty jakby łączą, w sensie, że mamy i polski kanał, i jakiś tam inny kanał, te wszystkie globalne, one razem tutaj się łączą. Widzę, że na razie tylko Luga coś... Tabaluga coś pisze. Ale ludzi bardzo dużo w tym miejscu. Tak jak Testowiron. Stream, Zinsworth, San Andreas. No dobra, słuchajcie, także zobaczmy sobie, jakie tu ludzie mają w ogóle samochody, jakie malowania i w ogóle. O, proszę bardzo, jaki CRX fajny. No powiem wam, że tutaj da się chyba fajne malowania robić, także myślę, że coś z tego będę również ja robił. Tylko, że póki co... póki co to sobie chyba coś w grafice tutaj zmienię, przynajmniej ten dystans. Dobra, więc teraz tak, klikamy F6 i nic nie działa. Klikam M na mapę, o, mapka działa świetnie. No bo nie wszystko, nie wszystkie klawisze mi działają, myślę, że będę musiał sobie po prostu pozmieniać. I tu mamy, rozumiem, kryjówkę, do której sobie wejdziemy jeszcze na chwilę, żeby tą grafikę pozmieniać. Enterem sobie wchodzę do środka. Ale faza, ale faza. Także widzę, że jesteśmy w jakimś miejscu, w którym dużo osób się na pewno zbiera. Wchodzimy w ustawienia. I tutaj sobie jednak, no troszkę to zmienimy. Nie wiem, czy to dużo zmienia czy nie, ale sobie póki co to troszkę zmniejszymy. Może dzięki temu będę miał lepsze FPS-y i wracamy do swobodnej jazdy. Zobaczymy, czy teraz FPS-iki będą spoko, czy nie spoko. Nic się chyba nie zmieniło. A przejdźmy się gdzieś, zobaczmy sobie, jak ta mapka wygląda. Co my tu mamy? Jakiś, rozumiem, body shop. Dlaczego by się tutaj nie przejechać? W sumie... ktoś mnie w ogóle na pojedynek wyzywa, to nie, póki... Co wy, ja z takim poziomem, czy z takim wejściem, to w ogóle. I co się stało? A, pomijam wjazd do kryjówki, rozumiem. Użyj nam plus oraz nam minus, aby przybliżyć i oddalić kamerę, czyli tak. Dobra, tak będzie w porządku. I co my tu możemy zmienić w naszym samochodzie? Zobaczmy. Także jeśli na razie nie będę ogarniał do końca, to zrozumcie mnie, bo ja zaczynam w tej grze, więc muszę troszkę się tutaj... co tu będzie za tuning? Słuchajcie, czekajcie, troszkę sobie oddalę. Mamy... Kurde. Ło, nawet z tymi kalarcami, słuchajcie. Ale fajne są te zderzaki. Trochę niektóre takie licery, ale na przykład ten bym przygarnął.
Ten również jest całkiem w porządku. Co tu można robić? Podejrzewam, w ogóle to są, jest ten sposób punktacji tuningu jak z Undergrounda, że im dalej tym lepszą punktację dostaje, ale te zderzaki są, no dobra, oprócz tego chociażby, czy który jest typowo undergroundowy, no to nie wszystkie są takie brzydkie, na przykład ten również bym przygarnął, to jest taki typowy aerokit, no ale wiadomo, time attack zresztą to widać, że jest pod time attack przygotowany. Więc no, powiem wam szczerze, że fajnie, mogę sobie już coś tutaj widzę, tylko czy to jest płatne, jest płatne za 200, ale widzę, że overdrive'a mam już dostępnego, więc wiadomo, że osiągi samochodu są ważne, ale ja chyba wolę sobie zacząć od tuningu po prostu wizualnego, więc kupujemy sobie overdrive'a. No i wiecie, sobie pozbieramy później kasy jakoś, nie wiem, będziemy zbierać, dopóki nie będziemy wszystkiego mieli, co trzeba. Stokowy sztorm i tylko sztorm jest dostępny, który no piękny nie jest, w sumie stokowy jest ładniejszy, ale no w sumie ten jest taki fajniejszy i a jak wygląda tam tej matak, się zastanawiam. Fujiwara w ogóle, aha, czyli jak tu jest Fujiwara, to jednak to musiała być 86, więc mamy Voltexa w ogóle mamy, kurczę, co to jest, słuchajcie, bardzo mi się to podoba. No ale bierzemy sobie sztorma za 200. Mamy progi, świetnie, że mamy progi, bo cały tuning bez progów to byłoby byle co. No i basic jest fajny, taki troszkę japoński bym powiedział. Za 150, no i już jakoś ten samochód inaczej wygląda. Mamy również modyfikowaną maskę i o nie, tego bym nie brał, nie? Jeszcze tą formułę bym sobie wziął. Ej, słuchajcie, naprawdę to jest coś fajnego. Nawet ogólnie, nie, to klikam co trzeba. Ogólnie chciałbym wam powiedzieć, że strasznie mi się tu podoba. W sensie, to jest jakby inna gra. To już nie jest GTA, to już jest co więcej innego. Wlot powietrza na dachu nie potrzebujemy. Dach. A co tu się zmienia w dachu? Ło, możemy sobie wziąć zdejmowany dach. Albo nawet możemy sobie cały zdjąć. Ale faza, słuchajcie. Dobra, mamy szyby boczne. Rozumiem, że możemy sobie zdjąć szyby. Aha, faza. Możemy sobie dać klatkę roll cage'a za 600, więc i tak byśmy, by nas nie stało, nie stać, by nas nie było stać. Żaluzje na tył. Masakra, słuchajcie, wiem, że teraz wielu z was pewnie już tutaj grało i on tu pokazuje, ja to znam, ale no ja się muszę z tym zapoznać, także wiecie. Proszę bardzo. O, jaka faza w ogóle, jakie to jest ładne. To nie jest wcale brzydkie, tylko co, którą sobie bierzemy? Tą wyższą, no nie? Ta wyższa jest fajniejsza. Nie tą dragową, tylko Reapera. No, Reaper będzie fajniejszy, tylko no nie, stać nas, na szczęście nas stać. Możemy sobie również zmienić światła. Masakra, normalnie tyle możliwości tuningu, więcej niż w nowym NFS-ie. Także to jest masakra. Czym się one zmieniają, te jedynki? Aha, bo tu niewiele widać, jak są zapalone. Ale to nie, na razie sobie, patrzcie, już mamy pierwszą gwiazdkę prawie. Na razie sobie tego nie zmieniamy, skoro i tak niewiele się tutaj zmienia w wyglądzie. Tutaj widać, że już LEDy wchodzą. Takie prawie LEDy. Za stówę. Ale czy my chcemy LEDy za stówę? Może wolałbym felgi, da się felgi zmienić? Da się felgi zmienić. Wydech się da również zmienić, mamy 300 kasy, więc podejrzewam, że stokowy jest fajniejszy niż ten drugi. Podwójny wydech bym sobie nawet wziął, kwadratowy na pewno nie. Ale słuchajcie, wolałbym sobie zmienić felgi, mam nadzieję, że na jakiś mi będzie stać, ale podejrzewam, że aha, teraz wszystkie będą zablokowane, tak? Mamy oryginalnych w ogóle producentów felg, co jest masakra, możemy sobie całe white body założyć. O kurde, nawet mamy, wow. Wow, masakra, naprawdę. Włókno węglowe i to są w ogóle wszystkie ikonki z Undergrounda, także to jest też śmieszne. Więc co, no skoro mamy jeszcze kasę, to bierzemy sobie te światła. I już, nie opuszczamy, zobaczymy, czy mamy coś jeszcze. Chyba nic więcej nie mamy. Nie mamy, także anuluję, wychodzę, mam już potuningowany swój samochód, swoją mananę, tak? Jedę mananą, tak mi się wydaje przynajmniej. I muzyki nie ma? Nie ma, jest tylko dźwięk samochodu. Także tak wygląda mój stuningowany prawie 86. Ała, dzięki wielkie. No i co, przydałoby się chyba jakiś wyścig pojechać czy coś, no nie? Także, no fajnie to chodzi, ten blur widzę mam włączony. A także jeśli znacie jakieś spoko ustawienia tej grafiki, żeby to ładnie wyglądało, żeby się nie przycinało i w ogóle, to dawajcie znać. W ogóle mnóstwo osób tu jeździ. No i tak, to jest mapka z GTA San Andreas. Wjechałem tutaj, bo chciałem zobaczyć, co się stanie, kiedy zeskoczę. Czy auto się w ogóle tutaj psuje? Obstawiam, że nie i mam nadzieję, że się nie psuje. Mamy póki co włączoną automatyczną skrzynię biegów i myślę, że na manualną sobie zmienię już w przyszłości. W sensie, jak już się zapoznam z tą grą. Co tutaj jest? Coś fajnego?
Nie, tu jest tylko jakiś podjazd i on tutaj prowadzi tam. Aha. Okej, okay, także no chyba pójdziemy sobie teraz na jakiś wyścig, przejdziemy się jakiś początkowy wyścig. No i następnym razem coś tam jeszcze od was się, myślę, dowiem i będę dalej grał, jeśli będziecie chcieli oczywiście z tego serwera coś więcej. Chociaż, wiecie co, zobaczymy sobie, czy możemy jakieś winne nałożyć. Mamy jeszcze 300 kasy. Jesteśmy w tym mieście tutaj, nawet widzę siebie. I gdzie my tu mamy lakiernię? To jest na czerwono i lakiernia jest tutaj na górze, więc troszkę trzeba się przejechać, ale w sumie czemu by nie? No i zapominam cały czas, że mi tak będzie... Aha, tu mogę sobie jeszcze tak robić. Więc przejdziemy się do lakierni i zobaczymy, czy możemy coś zmienić z wyglądu, chociażby... Znaczy nie chcę zmieniać mu koloru, bardziej wolałbym zmienić mu... no jakieś malowanie nałożyć, chociażby jakąś tam jedną... jeden winyl. No i po tym winylu już sobie pójdziemy, słuchajcie, na jakiś wyścig, przejdziemy się jakiś chociaż jeden wyścig. Podejrzewam, że go przegramy, bo tu ludzie pewnie mają dokokszone te samochody. Aha, i tu jest ten rendering distance, który się zmienia, widzę. No nie, no jednak większy by się przydał, bo o, proszę bardzo. Airtime nawet się wlicza, masakra, słuchajcie, jest to tak dopracowane. Wow, naprawdę świetny, świetna gra. Patrzę cały czas na czat, ale tu chyba niczego specjalnego na razie nie ma. Nikt chociażby do mnie nie pisze, bo raczej niewiele osób mnie tu zna. O, proszę bardzo. Airtime, ukończyłem sobie zadanie, świetnie. Teraz jak tu zjadę, to... Nie, bo tutaj nie ma przejazdu, więc tutaj można się tylko rozbić. W normalnym GTA chociażby. O, proszę bardzo. Ciekawe, kiedy będę mógł sobie LG kupić, mój ulubiony samochód. O, i tutaj jest na czerwono lakiernia, więc sobie do lakierni jedziemy. Potuningować sobie naszą bananę. Faza, naprawdę faza. Strasznie mi się tu podoba. No, powiem wam szczerze, że nie podejrzewałem, że jak tu wejdę, to tak mi się tutaj spodoba. I lakiernia gdzie jest? Tutaj się gdzieś wjeżdża, czy z drugiej strony? Czy na nie, na górę, no pewnie, że na górę. Faza, naprawdę faza. Okej. O, jest LEDzi, to takie dorąbane, wow. I co teraz? Ja jestem tutaj i coś się zmieni, czy tak będzie stał mój samochód? No chyba tak. Nie da się zmienić, auto FWD nie są stworzone do driftu. No co ty? Przytrzymaj oba przyciski myszy, aby obrócić samochód. Aha, tu mogę, tak, dobra. Mamy lakier, mamy kolor felg, czy mogę zmienić? No, do myślnych nie mogę, spodziewałbym się. Nalepki, przednia szyba. Są bezpłatne? Co za kozak, no to lecimy z Alpine'em na górę. Bo i tak po prostu. Tylnia szyba, również Alpine'a. Ja lubię Alpine'a po prostu, dlatego sobie je to dołożę. Lewy przód, prawy przód, chodzi tutaj o drzwi oczywiście. Mamy sloty na drzwiach. Sloty na drzwiach sobie dołożymy, ale tu później, dlatego że póki co tego nie chcę. Dlaczego Escape'em nie mogę cofnąć? A Backspace'em mogę cofnąć, no tak. Mamy naklejki, mamy warstwy jak w Undergroundzie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, zrobimy sobie taki troszkę bardziej japoński tuning. Tribala sobie nałożymy na stronkę i jakiegoś, tylko żeby był jakiś ładny, co nie? To ja sobie tutaj poszukam jakiegoś fajnego tuningu. Mogę na maskę nałożyć. Co się dzieje, słuchajcie? Ale to będzie fajnie wyglądało, naprawdę świetnie. Ta gra jest naprawdę super, w sensie ten serwer. I tu mamy w ogóle masakra. I podejrzewam, że jeszcze będę mógł sobie jakoś te wszystkie naklejki obracać czy coś w tym stylu, ponieważ ludzie tutaj w edytorze tworzyli całkiem fajne malowania. Więc... Aha, rozumiem, że to się tutaj ucina tak fajnie. Ale no, coś by się dało z tego zrobić. Zobaczmy, czy jak sobie to w to wejdę. Mogę to... Ale faza, słuchajcie, dobra. Tylko czy mogę sobie obrócić? Dobra, no to robimy japoński tuning. Nie każdemu się to spodoba. To będzie taki typowy driftowy japoński tuning. Także ja tuninguję, troszkę pozmieniam i widzimy się zaraz już z przerobioną bananą. To jest chyba banana, co nie? Okej, no więc jest już po tuningu. Tak po japońsku, nie? Taki drift car troszkę. No i słuchajcie, tak wygląda właśnie nasz samochód. No nie no, pojedynek, no słuchaj, pojedynek. Ja tu dopiero pierwszy raz jestem. Pojedynkować się będziemy... Tak, gdzie za trzecim może. No, także słuchajcie, mamy dwie naklejki, znaczy naklejki na szybach, ogólnie malowanie Alpine'a, jakieś tutaj tribal, znaczy nie tribal, to są płomienie, no ogólnie samochód jakoś tam wyszedł, chciałem, żeby wyglądał w miarę, no jeszcze będzie to prawda przeze mnie zmieniane, ale póki co nie wygląda, myślę, najgorzej, więc powinniśmy się chyba teraz udać do kryjówki.
No i z tej kryjówki sobie pójść do jakiegoś wyścigu, bo nie wiem, czy da się to zrobić jakoś prościej. Więc malowanie, mówię, no już troszkę ten gameplay trwa. Powiem wam, że troszkę się zapoznałem. Myślę, że jeszcze jest co się zapoznać. Co my tu mamy? Ten slalom, tak? A nie, teraz sobie widzę, że zjechaliśmy tą prostszą drogą. Co prawda dla pieszych, ale to nic. O! Wracaj. O, no to chyba trzeba Erkin. Spalę się. O, dobra, na szczęście tak to działa tutaj. No już myślałem, że ten, zaraz zginę, spłonę. Mamy tu w ogóle ręczny, ej, to można chyba driftować, co? Spróbujmy. No, to niezły drifting. Ogólnie na górze ta wskazówka chyba, nie wiem, pokazuje nam... W sumie nie wiem, co nam pokazuje. Policję. Tu są pościgi przecież policyjne, no tak. No to już chociaż wiem, co nam ta wskazówka pokazuje i rzeczywiście pokazuje nam odległość od policji. Nawet jest troszkę bardziej udoskonalona, w sensie udoskonalona jest pod względem tego, jak to wyglądało w Need for Speed, chociażby Most Wanted, ponieważ w Undergroundzie policji nie było. Więc teraz na mapkę sobie wejdziemy, zobaczymy, zobaczymy jak daleko jest ta nasza kryjóweczka. Kryjówka jest na różowo, my jesteśmy tutaj, a kryjówka jest bardzo blisko, w sumie w tą stronę. Aha, czyli mogę sobie wybrać miejsce, więc kryjówka jest tu. I ustawiam GPS-a. Ale faza, słuchajcie, no będę się teraz ekscytował, będę pokazywał jakieś takie rzeczy, które każdy pewnie zna i każdy wie, ale wiecie, o co chodzi, no fajna gra. Proszę bardzo, strzałka ma powypisywane Need for Speed San Andreas. Ogólnie ta gra mi odrobinę laguje i podejrzewam, że to przez moje ustawienia albo przez to powiększenie sobie P. O, proszę bardzo, Insiders, malowanie na LEDzi. Mnóstwo osób na jakimś chyba zlocie tu jest. A ja sobie wejdę po prostu do kryjóweczki, tylko jak będę miał miejsce, żeby wejść. Także wjeżdżamy. Dobra. I w tym momencie wejdziemy sobie w wyścig. Szybki wyścig, własny wyścig, szybki wyścig. Zobaczymy sobie, co mamy. Wszedłem do wyścigu i mogę chyba tutaj wpisać nazwę gościa, z którym się będę chciał ścigać. Ogólnie mam już chyba drugi poziom reputacji, jeśli chodzi o wygląd samochodu. I nie wiem, napiszę na głównym czacie, zapytam się... Ściga się ktoś? Nie wiem, no tak po prostu napiszę, może ktoś mi odpisze, a może nie. Pan tutaj. Ależ owszem. Siema, kiedy odcinek? Napiszę, że dzisiaj. Która jest godzina? No, 14. To jeszcze zmontuję i myślę, że... O, proszę bardzo, jest jakiś limon. Ja mam 0 RP. Widzę, że ma taki sam wynik w Monanie. U, podróbka, noise. Napiszę, to niezła podróbka. No, także ten. W ogóle jak sobie zrobić taki fajny... Ej, we dwójkę się będziemy ścigać. Karol, ale ja ci pisałem. No widzicie, czyli już ktoś mnie tutaj... Ktoś, pan tutaj, słuchaj, tutaj. Ścigamy się zaraz. Fajne malowanie naprawdę ludzie tworzą, widzę, i też będę musiał sobie pokombinować. No to niezły wyścig. O kurde. 3, 2, zarąbiście. W ogóle ty, ludzie jak w Undergroundzie. Dobra, widzę, że przewagi jakiejś wielkiej ani nie mam ja, ani nie ma mój przeciwnik, w sensie jeśli chodzi o chyba tutaj samochód, ale rzeczywiście sobie ten rendering distance muszę zmienić. Ale driftuje w ogóle. Ale faza, to jest jak ta trasa, słuchajcie, jak, nie jak URL-e, tylko jak to takie wyścigi, może to URL-e były, takie wyścigi w Undergroundzie były tego typu. Ale nie, no normalnie, słuchajcie, jestem stałym bywalcem od dzisiaj na tym serwerze. Widzę, że mój przeciwnik chyba odrobinkę się opił, bo tak lata po ściankach, albo to może, nie wiem, aha, wyszedł z wyścigu. Aha, no to tam w regulaminie było napisane, żeby poczekać, aż się nie skończą, dopiero wyjść. Ale to nic, wygram sobie pierwszy wyścig, chociaż mam 3 okrążenia. Będę się bawił tak tą kamerką póki co, bo to fajnie całkiem wygląda, jak kamerka leci tak inaczej. I przy okazji widzę, gdzie zakręt następny się będzie zaczynał. I jak się będzie dalej kontynuował ten zakręt. Podejrzewam, że może jakiegoś rekordu nie zrobię, ale no, to, słuchajcie, zobaczymy. Także słuchajcie, jest podróbka, jestem podróbką pana tutaja, także nie zwracajcie na mnie uwagi, bo to podróbeczka.
fake, jestem fejkiem, także nie, to. Ale podejrzewam, że już były takie osoby, które chciały się podszyć, dlatego że dużo osób mi pisało, żebym wszedł do San Andreas, do Need for Speed San Andreas, więc no nie ma co się dziwić. No i wyścig zakończony, tak samo jak w Undergroundzie, słuchajcie, prawie zarąbiście. Otrzymałem 99 RP oraz 133 kasy za jeden wyścig. Fajnie, i zarąbiście wygląda mój samochód. Report Living Press, czyli można sobie zreportować osoby, które wychodzą, ale ja tego robił nie będę. Statystyki 1.27, najlepsze okrążenie 27. No spoko, może być, okej. Także fajnie, tu jest w ogóle to Ferrari F40, to się chyba Turismo nazywa. Także wyobraź sobie, że zmieniając nick na komuch, mam ten sam, ten nudny spam. Cześć, siema. No tak. Komuch. Jestem podróbką. No, także nie wiem, czy da się w ogóle zrobić coś, żeby był tylko czat polski. Fajnie by było. Najwyżej wy mi powiecie oczywiście. No to ban. No dokładnie. Także co? Chyba to było na tyle w dzisiejszym odcinku, albo może jeszcze jeden wyścig, co? Wciągnęło mnie to jakoś, także... Ścigaj się ktoś. Pan tutaj by nie grał, więc fake. Dobra, wyścig. Dołącz. Ja mogę, także no czekam. Nie mogę komuś wysłać zaproszenie do wyścigu? Nie wiem, jak na przykład napiszę nick tego komucha. Aha, nie, to jest ten, to jest czat wyścigowy, rozumiem. A, ja myślałem, że to jest zaproszenie, bo wyślij jest, no nie? Więc myślałem, że to jest wyślij zaproszenie. Także no... Niech ktoś dołączy do mnie tego wyścigu, please. Dobra, jest PlaySeed Tripod 57 i podejrzewam, że to jest taki randomowy nick. Także nie wiem, chyba nikt się ze mną nie chce ścigać, albo ja coś robię źle. Myślę, że komentarze na tym, no, komentarze mi troszkę pomogą. Mam nadzieję, że uda mi się po raz kolejny coś wygrać, bo widzę, że tu osoba jest 0 RP, czyli dopiero weszła na serwer. No i zobaczymy, no myślę, że wiele się muszę nauczyć, bo to nie jest normalnie takie GTA, czy też normalnie taka Need for Speed, cokolwiek, tu nie ma kariery, tylko tu się rywalizuje ze znajomymi, czy nie z ludźmi po prostu w online. No i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, no i oczywiście mam nadzieję, że się wam to spodoba, no. O proszę bardzo, no chyba ta Mananka to jest najlepszy samochód na początek. Zarąbiście to wygląda. Dobra, wystartowaliśmy i nie rozumiem, dlaczego jadę szybciej na samym początku, skoro mam nieulepszony samochód pod względem silnika. Chyba że części wizualne również samochód polepszają. W takim wypadku byłoby to naprawdę świetne. Ogólnie nie trudno jest się nauczyć tutaj fizyki sterowania, dlatego że ta fizyka jest taka przyjemna. W sensie, znaczy oprócz tego, że mam wyrenderowaną tak mapkę, że prawie nie widzę, gdzie jadę, bo sobie to tak śmiesznie zmieniłem, to chcę wam powiedzieć, że naprawdę łatwe jest ta fizyka sterowania, w sensie, no co mogę powiedzieć, no jest chyba taka jak GTA, czy nie wiem, lekko może zmieniona, w każdym razie nie jest ciężka, pojedziemy sobie tędy, niewiele to nie zmieni, ale tutaj będę miał od razu prostą. Ogólnie dźwięki samochodów są przyjemne, w sensie jak prawdziwe dźwięki samochodów. Co oczywiście również mi się podoba, tylko że nie mam nałożonych słuchawek i z tych słuchawek dźwięk leci do mikrofonu, sorry bardzo. Ale może jakoś się uda to zniwelować. Kurde, i to jedzie, słuchajcie, prawie 200 na godzinę. 172 ma VMAX. No nieźle, słuchajcie. I to jest ta trasa w kanionach, ogólnie jakbym sobie włączył teraz tryb dnia, to by fajnie to wyglądało. To jest ta trasa blisko bardzo, w sumie w tym miejscu również, ale bardzo blisko tutaj jest trasa ulubiona ludzi, którzy driftowali sobie na sampie, no. Chyba nie wiem w ogóle, czy można sobie tak skracać, bo ja bym sobie pojechał nie tą drogą, tylko bym sobie tak skoczył tutaj w dół, no nie? Ale nie wiem, czy za to by mnie nie cofnęło, bo widziałem, że tam gościu gdzieś wyjechał i go chyba cofnęło. Jest i tama, i tam dalej jak się jedzie za tą tamą, to jest takie pewne miejsce. Troszkę jeszcze, chociaż nie, czy my dopiero... Nie, to my jechaliśmy z tamtego miejsca, to nie, zresztą, słuchajcie, nie pamiętam, grałem tam mając chyba 12 czy 10 lat, także tak, niektórzy grali w Minecraft, ja grałem właśnie w
Silent Sampa, no i słuchajcie, bardzo dobrze mi szło zresztą, to było jeszcze w podstawówce. I to pamiętam. O, no niestety, znaczy czasami zdarza się tak, że się również uderzymy. Mogę używać również ręcznego, o czym zapomniałem w sumie. Mamy dwa okrążenia i powiem wam, że całkiem długa trasa, jeśli o to chodzi. Widziałem, że tam ludzie jakieś rekordy mieli 1.30 coś, także ja w tym momencie, no, trochę lama jestem. Ale osoba, która ze mną jedzie w tym wyścigu, jednak no, ze mną szans chyba nie ma. Dobra. Spróbujmy troszkę na V-Maxie sobie polecieć. Ale to auto driftuje, to jest masakra, nie? Zarąbista giera, naprawdę. Ja to troszkę... Dostaję jakieś prywatne wiadomości w ogóle? Troszkę śmieszne jest to, że... sprawa jest taka... że... Tak, tak troszkę wiecie, jakbym promował, nie? Że... No, wchodźcie, super gra! Znaczy, wchodźcie, no pewnie, wchodźcie, może pogramy sobie razem. Nie wiem, jakieś zloty w tej grze się też zorganizuje, tylko nie wiem, jak administracja na to, co administracja na to i czy będę mógł. Wiem też, że są tu jakieś części, które, jeśli sobie bym pokazał, że ta część jest gdzieś w pewnym obszarze mapy, no to mógłbym mieć troszkę przekichane, w sensie mógłbym... Aha. Chyba wyjechałem za trasę wyścigu. A mój przeciwnik mnie dogania. O nie, to mi się nie poda... Ale aha, bo to jest chyba osoba, która sobie wallrajduje. No, w każdym razie... no, jednak dobrze, że jechałem po drodze, jaka jest. Także tak, są jakieś części, których pokazywać nie mogę. I muszę sobie ten rendering dystans zwiększyć. Teraz tak, tu jedziemy sobie na ręcznym. No i podejrzewam, zobaczymy w ogóle, czy ciekawi mnie, czy tak się tak samo driftuje Elegim jak... w tym, jak w San Andreasie, bo Elegim się naprawdę fajnie driftowało. Trzeba było troszkę tam nitra poużywać i bokiem polatać, ale naprawdę było fajnie. Proszę bardzo, no tym razem już troszkę lepiej, co nie? Także, nie, no to chyba właśnie my jedziemy z tego miejsca, w którym no były te drifty, tak? One były na takiej górce, wyjeżdżało się z takiego miejsca, w którym był jakiś tam chyba budynek czy parking, jechało się na dół, tu się robiło zloty, słuchajcie, tu w tym miejscu po prawej robiło się zloty, pamiętam, jeździliśmy sobie, staliśmy samochodami, byli też debile, którzy strzelali w samochody i niszczyli ludziom, no ale to wiadomo, że z takim nic się nie zrobi, no pamiętam, słuchajcie, to były piękne czasy, słuchajcie, ja tam zajmowałem się wtedy też jakimiś modami i tak dalej, ale to byłem w podstawówce i wiecie, no, po prostu mama jak na mnie krzyczała i w ogóle to masakra. O, komuch jest! Komuch ma już nikt komuch, proszę bardzo. Wyścig zakończony. Także otrzymałem sporo kasy, patrzcie, bo to jest dłuższy wyścig. Fajnie, naprawdę mi się to podobało. Także tu mam ogólny czas, najlepsze okrążenie, to szkoda gadać, słuchajcie, szkoda szczępić ryja. Ale myślę, że najgorzej mi nie poszło, mam nadzieję przynajmniej, że mi najgorzej nie poszło. Więc jestem w kryjówce i myślę, że na sam koniec wyjdę sobie jeszcze do swobodnej jazdy, stanę sobie obok ludzi i się z wami pożegnam. Jako ta podróbka oczywiście, no bo wiadomo. O, Fuel Quarter, ta piosenka jest zarąbista, ona jest z Undergrounda, chyba, czekajcie, ona jest z dwójki czy z jedynki? Nawet nie pamiętam, chyba z dwójki. Staniemy sobie tutaj i no cóż, no i po prostu sobie staniemy. Może ktoś obok nas się przejedzie. NSX w ogóle, zapomniałem już jak się ten sam... Infernus, tak? To jest Infernus? Nie. Chyba nawet nie pamiętam, czy to był Infernus. W każdym razie jest to NSX w tym momencie. Jest Nitro, nawet nie wiem czym jest Nitro. I nawet nie wiem czy mam Nitro. Ktoś mnie wyzywa na pojedynek, ale no i nie mam szans chyba. O, i tu jest... to jest 86 w lewinie. To jest 86. No to nawet ma kina napis. Także może być jeszcze ten, może być jeszcze przecież Futo, no nie? Tak to pamiętam troszkę. Ło, ile osób, słuchajcie, myślę, że nie stanęli obok mnie, bo mnie znają, tylko stanęli, bo tu dużo osób ogólnie stoi. Ale i tak może ktoś z was się zobaczy. Jeśli zobaczyliście się na filmiku, no to napiszcie w komentarzu. Podejrzewam, że ludzie nie wierzą, że to ja, no bo dużo osób jest takich, które podrabiają chociażby youtuberów, czy osoby, które znają, więc nie ma co się dziwić. A tu w ogóle dużo osób stoi, więc nie ma co się też również dziwić, że stoją obok mnie. Mam nadzieję, że moje malowanie waszych oczu nie szczypie. Miało być takie japońskie i japońskie wyszło. Ogólnie, jeśli bym mógł sobie to zmienić, to bym troszkę krótsze te płomienie wziął, ale ogólnie nie wyszło najgorzej. Widzę, że można też neony, można... O, widzę, ktoś RX-7 z szybciej wściekli odzorował. Więc, czy to prawdziwy pan tutaj?
podróbka. Okej, okay, także chyba VIP-y to są te z kolorowymi nikami. Dobra, ja już się przyjadę dalej. To bardziej wygląda jak Mitsubishi 2000, czy tam 3000 GT. Ło, no tak. No. Dobra, także dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Ogólnie już godzinę nagrywam ten odcinek, wiadomo, że będzie krótszy. Fajnie się zapoznać, zobaczyć takie coś. Fajnie zaufać wam, bo dużo z was pisało właśnie, że hej, no ten... No co, no zagraj sobie, sprawdź. A chyba nadal mi nie wierzą, czy to nawet nie wiem, czy o mnie piszą, bo tu piszą, że coś tam jakiś steel, to chyba już zeszło na inny temat. No, także widzimy się myślę w następnym. Jeśli chcecie serię z tego, to dajcie znać. Mam nadzieję, że się wam ten odcinek spodobał. Troszkę chaotyczny, nawet bardzo chaotyczny, no bo muszę się zapoznać z tym. Nie wiem, jak to dokładnie wszystko wygląda, a chciałem się zapoznać. Myślę, że mój samochód sobie również polepszę. Fajnie się nim jeździ, ogólnie fajnie się w tej grze jeździ. No, także cóż, dzięki wielkie, widzimy się w następnym i mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za łapki, komentarze do następnego. O, czekajcie, jeszcze drifcik. Cześć!